Witam was wszystkich serdecznie tam, gdzie zakończyliśmy ostatnio w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelation. Jak zawsze to mówię, kocham asasyny. Zaczynamy misję Mistrza Asasynów, która jest chyba na górze jednak. Dobra, zobaczmy jaką będziemy mieli tutaj część fabuły, bo to ja zawsze nie pamiętam co się dzieje. Drukarz, właśnie, bo tutaj są te misje, część druga, właśnie. Ciekawe, czy są tylko część drugiej każdej. Nie pozwól, by Herold dostał. Dobrze. Ezio, do you remember the printer we sent to hiding? I do. And I remember the Templar brute who nearly killed him. That same brute has now set his sights on the printer's father, a local Herald. A cruel way to draw his real target out into the open, no? We should warn the father and get rid of this Templar. A piękny sztylet mamy. Chcę lepszy, chcę lepszą broń. Już zarabiamy tyle pieniędzy, że to nie jest problem, myślę. I tak sobie idziemy. Czy to jest Herold? Scusi, signore. Your son has stirred up some trouble. Enough that the men looking for him may come for you now. My son? But he is a humble printer, and I a simple herald. Why would anybody want to hurt us? Words can wound like any blade, amico. Ezio, I think we are being watched. Can you see anything? Templars, do you see them? Evet, mentor. Put him down! Jak on miał nie dostać ataku żadnego? If you draw your weapon, this man dies. Now bring me the printer. Bring me this man's son. What the hell are you waiting for? For you to wise up. What is this man's life worth, assassin? More than you can afford. Mamy to. Ja myślę, że rzucić mam bombę. Are you proud of your kill, assassin? Do you expect praise for murdering a better and braver man? You have taken my life. But you cannot erase my legend, my power, my influence. Men feared me, even as they did my bidding. That is the mark of a true leader. Jezu. Kolejna misja została wykonana tej mistrza. I chyba to są wszystkie, nie mamy już więcej. Mamy jeszcze trochę książek do odnalezienia, to na pewno. Ale spokojnie, książki odnajdziemy zawsze przy okazji. Na pewno mamy zablokowaną kolejną kryjówkę. Ja bym wszedł do jakiejś kryjówki, wiecie? Tak, dokładnie. Wszedł i wysłałbym ich na misję. Ogólnie to powinniśmy iść w tamtą stronę do misji. Dosłownie. Księgarnia. Chociaż tutaj jest przejście do misji tam. I tu jest misja z księgą. No kurde, tak jestem nie... Z taką nie wiedząc, co tu zrobić, w którą stronę iść. Pierwszy raz chyba aż tak mocno. Kurde, ale chciałem do krywka ze snów wejść, a tam nie ma nic po drodze. Chyba, że do tej zajdę. Trochę daleko. Ezio,
Ale cóż, możemy się przejść po mieście. Wiem, nie mam synchronizacji, ja zazwyczaj nie robię synchronizacji pełnej. Czasami jestem po prostu słaby. Mistrz północnej dzielnicy, super, nowe rangi dostają. O właśnie. Dobrze, że jesteś. Amunicję na pewno sobie kupiłem, bełty. 2000 pociski. Teraz tak, mała broń. To jest plus 2, plus 3, plus 4. To jest to, co teraz mamy. Plus... O Jezu. To pięknie wygląda. To jest szybkość i parowanie. Tak, chcę mieć topór. Tak, chcę mieć ten topór, zobaczymy. Dobra, wydałem dużo pieniędzy, dosłownie. Ale to nic, wydaliśmy dużo pieniędzy, lecz nadal jesteśmy silni. Mamy nowe bronie, mamy nowe zabaweczki, mamy sztylet lepszy, mamy też... Mamy dużo, dużo damage'a w sztylecie, a w tej broni nie. Czy jest to kupione po lewej? Jest kupione. Ja tutaj mam po drodze jeszcze księgi. Przy okazji chcę robić te misje z księgami. Mówię, ja chcę zdobyć te księgi jednak, wszystkie. Może być jakaś ciekawa scena fabularna, a jak nie, no to... To nic. O dobra, nie musimy iść do bazy. Mamy wszystko tutaj, słupcie, słupcie, słupcie. Tak, mamy tutaj Azesną na najwyższych poziomach i pewnie jak jeszcze ktoś będzie miał wyższy poziom, będzie mógł dalej misję. Dobra, to tyle, wysyłajmy na najlepsze misje ich. Napadnij szpiega. Jakiegoś dzieciaka damy mu, żeby on go nauczył. Przejmijcie może to, odzyskaj miasto. Jerozolima się trzyma, chociaż tutaj troszeczkę... Rozbuduj targowisko. Można to szczerze zrobić. Nie chcę ryzykować tutaj ze stratą naszych dwóch asesynów, więc ja ich tutaj wyrzucę, wszystkich wyślę do takich misji w miarę ogarnianych przez nich, żeby nie za bardzo... Tam musimy aż wyjść. Cholera jasna. Trochę wysoko. Czy ja mogę tylko sensownie wejść na górę? O Jezu! Co ty robisz, Ezio? Oszalałeś mi tutaj. Ta skrzyneczka się prosi, żeby ją zabrać. Dobra, my poszukamy kolejnej księgi. Tam. One muszą być zazwyczaj na ziemi, więc te księgi nie są takie ciężkie do wyboru chyba. Do znalezienia, chociaż niektóre chyba są wybory takie, że jest kilka na, wiecie, nie na ziemi.
Ciekawe, czy będzie nas kochać za to, że znajdziemy jej księgi. To mnie bardziej ciekawi. Bo to jest sklep ze książkami. Dobrze. A to jest księga, to jest też sklep, którego nie mamy. A pójdźmy sobie. Ja chcę troszeczkę też pobiegać po mapie, tak? Czemu nie? Nie chcę robić nic poza YouTube'em. Żebyście nie myśleli. Wszystko, co robię, robię tak naprawdę na YouTubie. Seria może być dłuższa niż na innych kanałach. Chociaż widziałem też youtubera naszego jednego polskiego, który robi też 100% w ogóle 100% gry. Ja nie 100%. Wszystko nie będę robić 100%, ale będę robił w większości to, na co mam ochotę, o tak powiem. To jest jednak moja zabawa i moja seria, tak nie? To taka jest prawda, tak powinienem na to patrzeć. Nie na szybko przejść grę, no chyba, że ktoś chce szybko przejść grę. To na przykład w jedynce nie było takich ciekawych rzeczy, były głównie takie typowo przejście fabuły, było dla mnie ciekawe. Same te znajdźki nic nie wrzucały do tego. Temu też to na przykład nie zbieram tak fragmentów. Dobra, jest tu księga na górze. A za ile to jest? Zobaczmy, to jest taki mały budynek, pewnie z celem, że 30k. 30, o Jezu. Jak nasi asesyni zaraz będą mieli wyższe poziomy, będzie można im bez problemu dawać misje same te najlepsze i będziemy zarabiać naprawdę dobrą mamonę z tego. To nie było za trudne. Ja już wolę skoczyć do tej siana, do tego siana, bo ja wiem, że i tak Ezio, nieważne jak będę chciał zejść z tej wieży, normalnie on to zrobi. On to sam zrobi. Cieszy mnie to. Kolejna księga znaleziona. Tutaj nie ma żadnych ksiąg już po drodze. Siedzibę złodziei. Tutaj oczywiście mamy zadania złodziei. Czym jest zadanie złodziei? Zadanie złodziei. To ja czuję, że to jest po prostu zwykłe zadanie, które nie ma żadnego tam większego sensu co do fabuły. Ale tutaj jest dużo sklepów. Tutaj jest dużo sklepów. Ja i tak tam mamy blisko do misji, więc ja tam się... skoczę. Tak. Pójdziemy tam, pokupujemy sobie sklepy i pójdziemy chyba do misji głównej. Czy w tym odcinku nie mam pojęcia jeszcze? Zależy, jak nam zejdzie. Tak, ale do muzyki się przyzwyczaiłem, jak już tak zrobiłem. Czasami jest za głośno, ale to niestety nic nie zrobię na to. Przepraszam, nie wiem, co się w ogóle stało. Ezio, ja wiem, że twoje hormony buzują przy Sofii, ale nie powinieneś tak skakać na ludzi. Czy to jest tam wysoko? Jak widać, mamy tu drabinę. Dziękuję, idealnie na przejściu. Ty cholera, co to za wysoki budynek? Taki nie sądziłem, że będzie tak wysoko tutaj. Mnie ciekawi, jakim wy w ogóle z cudem chodzicie na tych dachach, nie? To mnie bardziej ciekawi. Niż samo to, że w ogóle jesteście na tych dachach. Tylko jakim cudem w ogóle tam wchodzicie i tam siedzicie? Po co? To jest zastanawiająca mnie opcja. Chociaż niektóre dachy, tak jak tutaj, są prawie połączone z ziemią. A, czyli bazaru nie mam. Z bazaru nie mam rzeczy kupionych. Myślę, że będziemy blisko 20 tysięcy.
Bazar, wielki bazar. What the fuck, coś ty zrobił w ogóle? Dźwięki się coś. Janczar mnie. A to jest Janczar, zapomniałem. Nie wiem, czy słyszycie, ale się dźwięk z walki zepsuł. Przez to, że coś się tam zwiksowało, cały dźwięk tej walki został jakieś dziwnie... Wiecie, glitche to są glitche. Glitchy nie zmienimy. Liczę na glitche po prostu. Oczywiście z uszanowaniem dla serii, którą powiedziałem, bo niektórzy będą wiedzieli, o jaką serię chodzi. Coś tu jeszcze mamy, składniki. Jakiś asasyn już ukończył misję troszeczkę szybko. Nawet nie myślałem, że tak szybko ktoś może to zrobić. 4 i płazuniu. Bardzo drogi biznes, bardzo drogi biznes. Ciekawe, czekajcie. My tak szczerze robimy główną misję, a potem zawsze idziemy zrobić tą misję z kluczem i księgą. Więc chyba zostaniemy przy takim torze działań. Skoczę sobie chyba na misję główną. Mamy jeszcze tutaj pieniądze, więc możemy sobie zainwestować w te sklepy, co widzimy. I mamy 20 tysięcy dochodu. Tak właśnie, jak widzicie. Nie, nie chciałem kupić w ogóle. Mapy mamy wszystkie. Tak sądzę. Gdzie jest ten sklep? 5 tysięcy! Ja czuję, że tego banku już nie kupimy. 5 tysięcy za kowala. Szaleni jesteście, szaleni. Oczywiście, że za 5 tysięcy mi nie stać już. Ja się nawet nie dziwię, że mi nie stać. Jak wydałem tyle pieniędzy, jeszcze to uzbrojenie dużo mi zeszło. 20 tysięcy chyba wydałem na to, co mam przy sobie. Nie wiem, czemu te walki takie dziwne są. Ja myślę, że to jest też to, że ja przeskakuję przypadkowo przeciwników, nie chcąc tego robić. Bo ja szczerze nie chcę tego robić. O Jezu, nie w tą stronę idę. Albo wiedzieć zaraz, że ta broń, którą chcę używać, jest zbugowana na dźwięk. I nikt nie sądził, że ktoś jej kiedykolwiek użyje. Kurde, chciałem sobie zbić troszeczkę Herod. Fajnie jakby jeszcze był jakiś, jeszcze jakiś, żebyśmy mogli jeszcze bardziej przekupić. Aha, my dopiero zaczynamy zbijać. Oj, oj, niedobrze, nie... Myślałem, że już mamy większość zbite. Czy teraz mam dotrzeć tam znowu? Nie mogąc tam wejść. Nie ma sprawy. Ezio odkrył położenie Arbi, ale zabił przy tym niewinnego człowieka. Pomóż Otter Targetti.
Nie dając się zauważyć, czekaj, a zabiję go. Dupa, nie daj się zauważyć, gdzie ja się dałem automatycznie zauważyć. Myślę, że będę mógł tędy przejść. Miasto Lizbona jest pod naszą kontrolą. Cieszy mnie to. To, jak ja to teraz nie zostałem wykryty, to jest aż dziwne, nie? Wiele skuteczniejszy w misjach. Kurde, wykrycie, przypadkowo, bo to musiał być pierdzielony. Oh my god, o mój Boże, nie mogę wytrzymać. Jeżeli ja to będę miał zrobić znowu, to jestem smutny. Czemu nie mogę tam podejść do niego? No nie, no chodźcie, kobiety. I straciłem wszystkie moje, kurde, strzały, niedobrze, nie powinno tak być. No, chodźcie ze mną, kobitki. Po prostu do niego podejdziemy. Pierdziele, zaraz stracę widoczność. Dobra, kolegów tam jakby odciągnąłem. Dobra, do sułtana chyba dojdziemy. Ale nasi i tak azysy nie powinni być teraz silniejsi. Dobra, a jaka wkurzona szła. No przykro mi, kupiłem kogoś lepszego. Tarek was not traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you... I'm sorry. God forgive me. Should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek... You should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadoce. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He's been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, Uncle. When war gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a... private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave.
Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, uncle. Have patience. A to on jest zleceniodawcą. O kurde. Ja pierdzielę. Opuść to miejsce, nie? Co mi powiedzieli? Kurde, ladieski, tam są pewnie strażnicy. Dwójka pójdzie ze mną. O kurde, dobra. Idźcie tam, je. Nie wiem co zrobić z nimi, ale idźcie zrobić to. Dobra. Ale kobitki dużo mi i tak dają. Ale żebym to zrobił. Pięknie. Jak prawdziwy asasyn. No dobra, mamy to. Jesteśmy już rozpoznawani. Cieszymy to. I właśnie chciałem iść do skarbca zobaczyć o pieniądze. Mamy 30 tysięcy. A co tu się dzieje? Spadaj, panie. Nie wiem, do czego chciałeś mnie zabić, ale już nie żyjesz. Dom był dla mnie niebezpieczny, on mnie chciał wykryć. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku, jak widać. Czekaj, coś to jest, co z tymi księgami? Księgi mamy chyba wszystkie. To są sklepy z księgami. A jeszcze tam jest sklep. Czy tam możemy się jakoś tepnąć blisko? Dobra, gdzie mamy te panie? Skończmy tutaj, zróbmy te księgi jeszcze w tym odcinku. Myślę, że zdążymy, chociaż to już tak będzie ponad odcinek. Ale zróbmy te księgi tak na końcówkę. Tak, że na grę nie pozwoli dojść. I mamy także asasynów. Fajnie byłoby im dać misję najpierw. Żeby nie stali tak bezczynnie. A w kolejnym odcinku będziemy szli odkrywać księgę, jak widać. Klucze do Masjatu, czy jakkolwiek to tam się nazywało. Zasadnie mają już kolejne poziomki. Cieszy mnie to. Odzyskajmy miasto może, co? Aha, czyli teraz nasi asesini mają już jakiś start zawsze. Misja asesynowa, patrzcie jakie bonusy, co? Tak, Bogenue nam troszeczkę podpada. Ja bym tutaj nawet zbudował tą odlewnię. Dobra, rozstawieni wszyscy. Tam był jakiś przycisk śmieszny. Czekajcie, chcę zobaczyć jakiś przycisk. Aha, czyli ten stół, dobra, to ten stół tak po prostu świeci. Dobrze, tylko to mnie ciekawiło. Boże, księgi, nie wiem, czy zdążę te księgi zrobić. Chciałem to zrobić, ale już patrzę, czas odcinka, jak ten czas leci, tyle wam powiem. Tak, tak, masz rację, masz rację. Jeden z drugim.
Na południe chcę. Wszystko jest daleko. Sklep Sofii nie zbyt mnie to cieszy. Dobra, arsenał może być. Od arsenału do tamtego miejsca nie jest tak daleko. Ewentualnie zrobimy tam jedną księgę, a na początku kolejnego odcinka zrobimy drugą księgę. Tak, chyba tak zrobimy. Gdzie jest ta księga piękna, kochana? Aż tam. Tak, i to będzie ostatnia księga, jak widzę. Bo oprócz oczywiście sklepów z księgami, zostaje nam jeszcze ta księga na górze. Ciekawe, czy się odblokuje jakaś scenka. Najbardziej to mnie ciekawi. Tu jest gdzieś sklep do kupienia. Przy okazji, zawsze można zakupić. $22,000 niedługo przed nami. Jeszcze tu jest sklep obok, więc... Tak, tak, zakupimy. Jestem po prostu prawdziwym biznesmenem, tyle wam powiem. Uwielbiam gry, w którym można kupować cokolwiek biznes. Nawet taki Assassin, gdzie nie jest to jakieś to super rozbudowane. Po prostu kupujesz, to tyle, nie ma żadnych inwestycji, żadnych zaopatrzeń, niczego, ale to jest po prostu miło kupić i wiedzieć, że się zarabia. Głównie zostaną najdroższe budynki dla nas do kupienia. Te za NT 1000, ale to już wiadomo, nie będzie tak ciężko też zdobyć. Czy mam tu szansę się na to wdrapać? Chyba nie. O, ty chlebek nosi, jeden chlebek nosi. Kolega. Czy możemy tu wejść bez żadnego problemu? Chyba tak, dobra, to, czyli to jest po prostu port. Ja myślałem, że to jest jakiś arsenał właśnie, jako arsenał. Czyli też w ogóle będą wszystkie punkty, tak? Dobrze myślę? Wszystkie punkty. O Jezu. Ale ze statku trochę dziwnie, żeby nie księgę musieć odnaleźć, bo to musi być ten statek. Coś mi się tu aż nie zgadza w... Wiecie, nie zgadza mi się w tym, że jednak... Marco Polo by tak nie zrobił chyba. Chyba, że to po prostu chodzi o najwyższego punktu. No dawaj, Ecy, dawaj, dawaj. Jest cały Konstantynopol i wielka, piękna, no nie wiem, niewidzialna ta mapa, wszystkie punkty. No i dobra, odnajdźmy książkę i kończymy odcineczek. Sofia. Sam czubek musimy wejść. Nie ma sprawy. O Jezu, ale jak my na ten czubek wejdziemy? To jak na czubek wejść statku? Da się tymi linami? Tak, da się. Dobra, już myślałem, jak to zrobić. Ty patrzcie, ten statek jest prawie wyższy od budynków tutaj. What the fuck? Oczywiście odszukam księgę. Cieszy mnie to. Teraz mam nadzieję, że się nie zabiję. Jezu, ale było blisko śmierci, nie? Było tak blisko śmierci. Ale tu nie było gdzie skoczyć. Nie oceniajcie. Nie było gdzie skoczyć.
Dobra, w porcie kończymy. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia, do kolejnych odcineczków i co wam powiem? Cześć bardzo!